No na pewno cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu i na pewno mocno pomógł tym Feroplach, bo jedna z tych interwencji, no to ostatnio głośno o tym jest, także na pewno ten fakt cieszy, no i trzeba uszanować, bo trudny teren, Poznań, wiadomo, Lech z meczu na mecz się rozkręca, ostatnio też dobrze punktował, także myślę, że na pewno szanujemy ten punkt. Natomiast jak teraz zmieni się wasza optyka patrzenia na najbliższego rywala, który z kolei jest też w kryzysie i szuka od dłuższego czasu przełamania dla siebie? No przede wszystkim my zawsze staramy się patrzeć na siebie, nie na przeciwnika i to my chcemy zagrać bardzo dobre spotkanie i na tym na pewno się skupimy. Oczywiście też będzie analiza gry przeciwnika, ale my skupiamy się na sobie, chcemy zagrać dobry mecz, wygrać i później jest przerwa na kadrę, więc będzie znów okazja trochę i odpocząć i mocniej popracować, więc na pewno gdybyśmy wygrali, to odbędzie się to w dużo lepszych nastrojach. Widać, że ta jedyna porażka w ostatnim okresie Piasta, czyli mecz z Wartą Poznań, jest w ogóle niezapomniany, w ogóle nie zachwiała to jak gdyby waszą pewnością siebie, gry, stylem. No tak, bo jesteśmy pewni swoich umiejętności i od tamtej porażki nic się nie zmieniło. Dalej robiliśmy swoje, dalej pracowaliśmy, dalej chcemy grać swoim stylem i po prostu dążyć do każdego, od zwycięstwa do zwycięstwa, jeżeli by się tak dało, ale na pewno szkoda, że nie udało się wtedy wygrać, nawet zremisować, ale to już jest za nami, to już jest historia i teraz patrzymy tylko w przód. Jeszcze wrócę do tego twojego profilu, już znowu wróciłeś do tej swojej nominalnej prawej obrony i mniej cię jest w ataku. Czy ty nie tęsknisz za takimi wypadami, dośrodkowaniami i tymi liczbami, które tak bardzo tych usposobionych ofensywnie zawodników cieszą? No przede wszystkim teraz jestem obrońcą, więc w głównej mierze skupiam się na zadaniach defensywnych. Oczywiście trener nie zabrania mi iść, ruszyć do przodu, że tak powiem, ale najważniejsze zadanie to jest właśnie ta defensywa i czasami w meczu jest okazja, żeby pójść do przodu, a czasami mecz ułoży się tak, że gdzieś tam tego miejsca na boku jest mniej i ciężko nawet się podłączyć, więc to też jest zależne od spotkania. Co takiego się też właśnie w tej defensywie podziało, że staliście się z powrotem szczelni, tak jak to miało miejsce w poprzednich sezonach? Po tym nieudanym początku, gdzie tych bramek Piastowi strzelano dużo, już też to jest za nami. No myślę, że ten początek mocno nieudany, mimo tego, że nie zachwiało to naszą pewnością siebie, mimo że nie punktowaliśmy wtedy, to chcieliśmy grać swoją piłkę, ale punktów brakowało i wróciliśmy do tych podstaw, a myślę, że w poprzednich sezonach naszą podstawą była właśnie ta gra defensywna i tu chodzi o cały zespół, o pracę całego zespołu w defensywie i znów mocniej się na tym skupiliśmy. Wróciliśmy do tego, że jest to naprawdę na dobrym poziomie i znów pojawiają się punkty, bo jeśli chodzi o sytuacje strzeleckie, to zawsze sobie potrafimy wypracować coś z przodu, a poprawiliśmy właśnie tą grę w defensywie i na pewno jest to fundament. Dopytam cię jeszcze o to Krakowie, bo tak mówisz, że skupiacie się na sobie, ale to będzie taka Krakowia, będziecie na nią patrzeć jako drużynę z 14 miejsca, czy drużynę półfinalistę Pucharu Polski? No przede wszystkim szykujemy się na ciężkie spotkanie, bo teraz też w poniedziałek Stal wygrała i tam różnice na dole zrobiły się bardzo, bardzo małe, więc na pewno dla Krakowi też to będzie bardzo ważny mecz. Przyjedzie tutaj też mocno zmobilizowana, więc nie patrzymy na to, że to jest zespół z dolnej części tabeli, tylko patrzymy, że to jest drużyna, która na pewno będzie walczyć i będzie starała się wygrać to spotkanie. To są właśnie specyficzne mecze, jeżeli mierzycie się z drużyną, która ma niejako trochę gra z nożem na gardle? No, po części mogą się wydawać te spotkania trochę inne, ale na pewno są równie ciężkie, jeżeli gramy z zespołem z górnej tabeli. Także na pewno szykujemy się na ciężkie spotkanie, ale będziemy chcieli oczywiście wygrać.